Dzień dobry, witam wszystkie dzieci bardzo serdecznie. Witam też oczywiście waszych rodziców. Kochani, chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor przedszkola miejskiego nr 1 za to, że zaprosiła mnie do tej akcji 19 Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach. Bardzo dziękuję pani Renatko za to zaproszenie, a przy okazji gratuluję pani i wszystkim paniom nauczycielkom wspaniałego śpiewania, wspaniałego występu i przygotowania super prezentu z okazji Dnia Dziecka dla swoich najmłodszych. Zaśpiewałyście naprawdę bardzo pięknie. Nie chcę nawet mówić, że czuję konkurencję za plecami. Kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję za tą akcję i w związku z tym, że czytamy o zwierzętach, więc ja postanowiłem dzisiaj wam przeczytać bajkę o rybaku i rybce. Ale zanim zacznę czytać, to zobaczcie, jakich mam wokół siebie przyjaciół. Chciałbym wam powiedzieć, że po pierwsze nie musicie się martwić o swoje pluszaki przedszkolne. One teraz nie mogą być z wami w przedszkolu ze względu na ten wredny koronawirus, ale ja wszystkie te pluszaczki do siebie poprosiłem. One, zobaczcie, jak się bardzo dobrze tutaj mają, wspólnie ze mną na co dzień spędzają czas i jak tylko będą mogły wrócić do przedszkola, wszystkie do was wrócą. Obiecuję, że tak będzie. A teraz zaczynamy czytać. Rybak i rybka. Był sobie rybak, który codziennie wyciągał z morza sieci po całym dniu pracy z nadzieją na dobry połów. Jednak już od wielu tygodni nie udawało mu się niczego złowić. Pewnego dnia, kiedy myślał, że sieci są całkiem puste, zauważył uwięzioną w nich malutką rybkę. Była tak mała, że rybak nie wiedział, czy wyrzucić ją z powrotem do wody, czy też choć trochę zaspokoić własny głód. Zastanawiał się nad tym, gdy rybka zwróciła się do niego. Rybaku, mój przyjacielu, jeśli zjesz mnie teraz, to i tak nie zaspokoisz głodu, bo jestem bardzo mała. Jednak jeśli oswobodzisz mnie i wrzucisz do morza, urosnę i będę tak duża jak mój dziadek, który na całym wybrzeżu znany jest ze swojej wielkości. Rybaka zdziwiło takie rozumowanie, a jeszcze bardziej zdziwiło go, że mówiła do niego mała rybka. Nie wiedział, co ma zrobić. Wtedy usłyszał głosy ryb szukających małej zguby. To byli jej rodzice, którzy rozpaczliwie nawoływali córeczkę. Rybak wiedział już, co powinien uczynić. Uniósł rybkę, pożegnał się z nią i wrzucił do wody. Może znów ją spotka, kiedy będzie duża. Rybka miała rację, więcej będzie z niej pożytku, jak urośnie. Teraz maluch powinien żyć razem z rodzicami. Wszystkie ryby bardzo się ucieszyły na widok małej rybki. I aby odwdzięczyć się młodemu rybakowi, napełniły jego sieci pysznymi ostrygami. A rybak, zadowolony ze swojego dobrego uczynku, ucieszył się, widząc rodzinę małej rybki w komplecie. Pożegnał się z nowymi przyjaciółmi, machając chusteczką i życząc im, by jeszcze długo byli razem. Kochani, życzę wam z okazji Dnia Dziecka. Cały tydzień świętujemy Dzień Dziecka. Dlatego bardzo serdecznie, kochane dzieci, życzę wam dużo zdrowia przede wszystkim, dużo uśmiechu, radości, bawcie się, ale też pamiętajcie, miejcie marzenia, bo od marzeń wszystko się zaczyna. Pozdrawiam serdecznie.